Cześć, witajcie kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym albumem. Tym razem jest to całkiem sporych rozmiarów album na wieczór panieński. Wykonany został w całości z kolekcji Rustic Charms od Mintai Papers. To jest jedna z nowszych kolekcji Mintai'a, jak wiecie. Bardzo fajna, bardzo się fajnie z nią pracowało i bardzo się cieszę, że miałam możliwość z nią popracować. I to jest tego typu kolekcja, bo nieczęsto się zdarza, żeby była okazja z taką kolekcją coś zrobić. Tutaj mamy album, który ma 6 kart bindowanych metodą Stack Dex Plusem, ale taką troszeczkę inną, bo robiłam w takim systemie dwójkowym te strony. I ten plusik, jak tu możecie dobrze zobaczyć, jest dosyć duży. Album tym razem, zobaczcie, jak go tutaj składamy, to ma tutaj bardzo dużo miejsca. Tym razem nie jest taki wypchany po brzegi. Ale to jest kwestia tego, że strony miały pomieścić określoną ilość zdjęć. One nie miały pomieścić tych zdjęć po 10-15, tylko dosłownie po kilka. I tak wyszło, że każda strona mieści od 5 do 8 zdjęć. I ostatnie strony, tutaj te dwie z tyłu i jedna tutaj z przodu, jest na tych zdjęć trochę więcej, po to, żeby można było wkleić zdjęcia samej przyszłej panny młodej, a z tyłu zdjęcia z imprezy stricte panieński. Album jest obity płótnem interligatorskim Wikitek z żagiel w kolorze butelkowej zieleni. Miało być złoto, więc to złoto w wielu miejscach jest. Na okładce wykorzystałam taki fajny arkusz w dechy, który mi się tutaj bardzo podobał, bardzo mi pasował. Myślę, że wyszło super. Ozdobiony jest jedną z kart z kolekcji, taką jakby świtezianką na tle tych desek, tak ona mi tutaj bardzo pasowała, bardzo mi się podobała. I literki, literki są z Acciona, drewniane, które układają się oczywiście w imię przyszłej panny młodej. Bok i tył są dokładnie jak zawsze u mnie. Czyli są jednolite z jednego papieru. Tutaj akurat całość, czyli bok i przód, tył są z tego papieru te dechy. Z tyłu oczywiście moje logo. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o okładkę. Związany jest na wstążeczkę satynową w kolorze takiej kawy z mlekiem. Chciałam butelkową zieleń tej wstążeczki, ale przyznam się szczerze, że tą butelkową zieleń, którą ja posiadam w pracowni, która mi do niczego nie pasuje. Ona jest dla mnie za mało ciemnozielona, za bardzo jest taka, no nie pasuje generalnie. Album ma wymiary 24,5 na 18 cm, grzbiet ma centymetrów 12. Bardzo fajne rozmiary, bardzo fajne wymiary. Ja sobie ostatnio poprosiłam panią w papercaście, żeby mi docięła tekturę. Mam tych tektur teraz na kilka dobrych albumów właśnie w tych wymiarach i to jest naprawdę strzał w dziesiątkę, bo format jest super. Otwieramy. Baza miała być biała, także baza jest biała. Strony są na białej bazie. Będę ustawić statyw, bo mi coś tutaj macha tym telefonem na tym statywie. Także biała baza, złote dodatki i papier z tej kolekcji, którą Wam pokazałam. Bardzo, bardzo fajny papier. Otwieramy pierwszą stronę. Tak jak mówiłam, to jest ta strona, gdzie można wkleić zdjęcia przyszłej panny młodej. Mamy klapki góra-dół i mamy tutaj harmonijkę na 4 zdjęcia w dół i na 4 zdjęcia do góry. W całym albumie są napisy, które sama wydrukowałam i podkleiłam na złoto. I są to napisy wzorowane na napisach z tej kolekcji Mintai'a Glamrock. One mi tutaj bardzo pasowały. Jak pamiętacie poprzedni album na wieczór panieński, który robiłam dla mojej przyjaciółki, to tam były, ten album był z tamtej kolekcji Glamrock i tam były wykorzystane te papiery, te napisy. Dokładnie takie, jak są tam z kolekcji, czyli te tekturowe, naklejkowe napisy. A tutaj po prostu wykorzystałam teksty i zrobiłam te napisy sama. Mamy klapki otwierane na boki i mamy tutaj znowu harmonijkę otwieraną na dół i do góry i tutaj mamy kieszeń. W kieszeni mamy złotą kopertę na list od przyjaciółki do przyszłej panny młodej i to jest rozwiązanie wzorowane właśnie na tamtym albumie dla mojej przyjaciółki. Że generalnie na każdej ze stron, na których będą zdjęcia przyjaciółki, jest kieszeń i w kieszeni złota koperta na zdjęcia. Następna strona
To są klapeczki otwierane na boki. Klapeczki dwie otwierane w bok i mamy pionową kieszeń. I w tej pionowej kieszeni mamy mamy kolejną kopertę. Te papiery zawierały mnóstwo takich elementów, jak jakieś tam pieski, niepieski, takie rzeczy, które im tutaj kompletnie nie pasowały. I tu możecie, obserwując, jak ja ten album zrobiłam, możecie zobaczyć, że starałam się w taki sposób dobierać papiery, żeby tych elementów, które mi się tu nie podobały i mi nie pasowały, nie pokazywać. Głównie są aparaty, głównie są motyle, głównie są te balony. No i oczywiście koronki. Tu mamy otwierane klapki na boki, a tutaj mamy wodospad statyczny na kolejne zdjęcia i na dole mamy kieszeń. W całym albumie wykorzystałam zarówno papiery z kolekcji dużej, 30x30 cm, ale wykorzystałam też papiery z tej kolekcji. Wam pokażę, trochę Wam to przeleszczę. Ale wykorzystałam też te papiery z tej mniejszej kolekcji, tej 15x20. O, tutaj z tej kolekcji 15x20. Bardzo fajna jest ta kolekcja, ma rewelacyjne tła nie tylko do albumów, ale to są też super tła do kartek. Także polecam bardzo tę kolekcję, bo ona naprawdę dodaje tutaj temu albumowi dużo. Następna strona. To jest tutaj, muszę ten album przesunąć, żeby Wam pokazać. Bo tutaj mamy klapkę do góry, która jest otwierana na boki. Tutaj ten magnes jest zostawiony po to, żeby go przykryć zdjęciem. Ponieważ nie chciałam tutaj dokładać dodatkowego papieru skrapowego, to jest tylko magnes na wierzchu, którym przykryjemy zdjęcie. Mamy klapkę otwieraną w dół i tutaj mamy znowu pionową kieszeń, za którą mamy wsuniętą kopertę. W całym albumie wykorzystałam dziurkacz We Are Memory Keepers, taką koroneczkę fajną. Tutaj mamy taki kaskadowy ala wodospad z książeczek składający się. To już wiecie, że ja ostatnimi czasy bardzo często ten wodospad robię. On jest zainspirowany jednym z tego typu rozwiązań, które zrobiła Ania z kanału Ania Tworzy, natomiast u mnie to on troszeczkę inaczej wygląda. I mamy dolną kieszeń i za nią mamy wsuniętą kolejną kopertę. Następna strona. To są klapeczki. Tutaj mamy klapeczkę otwieraną dwa razy w bok i ta dolna też jest otwierana dwa razy w bok. Górne otwierane w drugą stronę i mamy kolejną dolną kieszeń ze schowaną kopertą. Następna strona to jest klapka otwierana w dół i tutaj mamy znowu tak samo jak z boku, tylko że tam było otwierane w bok, a tu mamy otwierane do góry klapki. O, zobaczcie, widzicie? Otwierane w bok. I oczywiście dolna kieszeń. Zamykamy i tak jak widzicie, gdzie niegdzie karty z kolekcji wykorzystane. Myślałam, że wykorzystam ich więcej, jednak nie poszło ich więcej, ale i tak wyglądają bardzo fajnie, tak myślę, że je widać. Tutaj mamy książeczki otwierane do góry obie. Przesunę. O. Otwierany w bok. Tu mamy po prostu wklejone maty z miejscami na zdjęcia. I mamy pionową kieszeń i znowu kopertę na zdjęcia. Następna strona to są klapki otwierane do góry i na dół. Tu mamy piękny papier z kolekcji tym razem. Otwieramy stronę w bok. I tutaj mamy znowu klapki otwierane do góry i na dół i miejsce na zdjęcie. A tu mamy oczywiście kieszeń i w koszeni kopertę. I tu jest ostatnia strona, przedostatnia strona z kieszenią. Mamy klapkę otwieraną w bok, do góry i na dół. I tu mamy harmonijkę i mamy kopertę. Nową kartę z kolekcji. Chciałam policzyć, czy na pewno jest 11, bo musi być 11 kopert. Tu mamy klapki otwieraną w bok, do góry, na dół i znowu mamy kieszeń. I to już jest jakby ostatnia tego typu strona w albumie z kieszenią, bo następna strona to już jest bajeranctwo i miejsce na zdjęcie z imprezy
z wieczoru panieńskiego. Zresztą mamy napis poimprezujmy i tutaj mamy taką książeczkę pop-up i klapkę otwieraną w dół. I ta książeczka pop-up, jak już dobrze wiecie u mnie, jak to zwykle bywa, jest jeszcze otwierana tutaj do góry. Czyli tak naprawdę mamy miejsce tutaj na 4 zdjęcia, tutaj na 5 zdjęcie w rameczce, bo tutaj nam się wsuwa do ramki zdjęcie. I jeszcze tutaj mamy miejsce na dolnej klapce na 6 zdjęcie. No i strona okładkowa, na której oczywiście u mnie zawsze musi coś być. Ja wyznaję tą samą zasadę, co Ania z kanału Ania Tworzy, że układki trzeba jakoś zagospodarować. Tutaj mamy elemencik pop-up, czyli mamy miejsce na zdjęcie 10x15 na takim mięśniu pop-up. Mamy klapkę otwieraną w dół na 2 zdjęcia. Całość otwieramy na boki. Tutaj te klapki są takiej szerokości, że wejdą nam jeszcze pionowe zdjęcia. A tutaj mamy wodospad i jest to oczywiście wodospad dynamiczny. Ciągniemy sobie zapasek w dół i mamy piękny wodospad dynamiczny na 6 zdjęć 10x15. Tak się cały album prezentuje. Myślę, że jest przepiękny. Mnie się podoba bardzo. Mam nadzieję, że pani, która zostanie nim obdarowana, też się będzie podobał i przede wszystkim, co najważniejsze, że przechowa piękne wspomnienia. Trzymajcie się cieplutko, pa, pa!